Jak to środę w naszym studiu gość Dnia, a dzisiaj jest nim psycholog Audryja. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek trudne pytanie, o czym dzisiaj rozmawiamy? No właśnie, <grym> o tym. Właśnie chodzi mi o to, czy rzeczywiście pandemia już tak zdominowała nasze życie, że yy, czy u Ciebie w gabinecie, czy w ogóle na co dzień na ulicy rozmawiamy wyłącznie o pandemii, albo czy potrafimy o niej rozmawiać tak normalnie jak o pogodzie? O pandemii mówimy, o pandemii pacjenci mówią bardzo rzadko, wbrew pozorom. Mało pacjentów mam takich, którzy z powodu pandemii bardzo mocno cierpią. Najczęściej pacjenci trafiają do mnie z problemami, takimi jak zawsze. A jakie to są właśnie te problemy jak zawsze? <laughs> y problemy natury egzystencjalnej y problemy w domu, problemy związkowe, problemy z dziećmi nie? czasami też problemy w pracy y no, lub też często pojawiająca się depresja. Lub stany depresyjne. A czy pojawia się też młodzież? Bo może to nie jest tak bezpośrednio, ale dzisiaj dużo się mówi o tym, że generalnie no, nauka zdalna, czy też praca w ogóle zdalna no, rodzi trochę problemy, bo jesteśmy jednak w odosobnieniu i musimy sobie sami no, potrafić zorganizować ten czas i radzić sobie sami z wyzwaniami, które stawia przed nami właśnie, czy to szkoła, czy to właśnie praca. Trafiają do, trafia do mnie młodzież rzeczywiście z problemami pracy zdalnej. Te problemy wynikają z tego, że siedzą, te dzieci siedzą same w domu przed laptopem i niejednokrotnie nie mają wsparcia takiego naukowego w domu. W szkole jest inna, inna sytuacja, ponieważ jest nauczyciel, który widzi, że dane, dane dziecko sobie nie radzi, więc jest w stanie podejść, wytłumaczyć. Są znajomi, którzy mogą wytłumaczyć takiemu dziecku materiału, którego nie rozumie. Natomiast w przypadku pracy zdalnej, dopóki on nie uzyska takiej pomocy w domu, od rodzica czy od, od opiekuna, no to nie jest w stanie dalej jakby pójść, pójść w tym toku. I co im wtedy radzisz, kiedy ktoś do ciebie przychodzi? Prośbę o poradę. <grywanie> Panie Rafale, jak sobie radzić z tym wszystkim? Sytuacja ogólnie jest trudna. Ciężko sobie radzić z pracą zdalną. Jedyne, co można poradzić, no to wzięcie korepetycji no lub zmotywować rodzica do tego, żeby, żeby temu dziecku pomagał częściej. A czy praca zdalna jest problemem dla nas, czy jednak no, daje nam trochę taką większą, no, nie chcę powiedzieć, po niezależność, no ale jednak nikt nie stoi nade mną, nie patrzy mi na ręce, może to pozwala mi być bardziej kreatywnym. No i to zależy. Jeżeli chodzi o kwestię nauczyciela, czy wykładowcy, ponieważ y, y, wykładam też na Uniwersytecie Polskim, A w momencie kiedy przeszliśmy na pracę zdalną, mi było dużo wygodniej, bo wstałem 15 minut przed wykładem <laughs> i ten wykład prowadziłem w dresie. Y, natomiast. Y, Rzeczą, która mi się nie podobała w tej pracy zdalnej, to brak kontaktu ze studentami. Nie widziałem reakcji na, na, na to, jak student reaguje na to, co mówię, ponieważ tak naprawdę wykład prowadzi student. W sensie reakcja studentów jakby prowadzi wykład yy, i, i prowadzą zawsze wykładowce. No, w przypadku pracy zdalnej tego nie ma, tego kontaktu. Natomiast no mówię, są plusy i minusy dla, dla wykładowców i dla nauczycieli. Natomiast w przypadku ucznia. No też komfortem dla tego ucznia jest to, że może sobie troszkę dłużej pospać. Natomiast uważam, że poziom skupienia jest dużo niższy przy pracy zdalnej, jak w, przypadku, jak w przypadku szkoły. Ponieważ my nie jesteśmy w stanie przez 30 czy 45 minut być skupieni na 100%. Siedzenie w ławce szkolnej zawsze powoduje, że coś nas jakby wytrąci z tej koncentracji, coś spowoduje, że, że będziemy mieli taki szybki reset, że tak powiem, szyb, szybki reset umysłu, bo tutaj znajomy yy, coś powie, nie? <laughs> Tam ktoś przeszkodzi, tutaj nauczyciel zareaguje i tak dalej, także jest cały czas, jakby to powiedzieć, ten mózg odświeżany, tak żeby móc przesłać więcej informacji. W przypadku pracy zdalnej, kiedy uczeń siedzi cały czas w pokoju, zamknięty przed laptopem, yy, no jest bardzo duży problem z koncentracją. Do tego jeszcze Facebook, YouTube i inne portale, które gdzieś tam nas rozpraszają, ale oczywiście zakładamy, że jesteśmy skupieni wyłącznie na zadaniach związanych no tak. z lekcjami e, i na pracy. Ale wracając do tematu pandemii, no bo ona jest częścią dzisiaj naszego życia. Czy my potrafimy e, o tej pandemii rozmawiać dzisiaj tak jak o pogodzie? Czyli spotykam się ze znajomym, z jednej strony mogę powiedzieć, a fajnie, bo w końcu robi się ciepło, mamy wiosnę, a z drugiej strony no, luzujemy obostrzenia, na jakim etapie właściwie się teraz znajdujemy. Mhm. Mam wrażenie, że my w Polsce. Potrafimy o tym rozmawiać na luzie, o kwestii pandemii. I widzę też po, po, po swoich znajomych, że początek pandemii, to co się zaczęło rok temu, no był rzeczywiście dużym znakiem zapytania dla wszystkich. Wynikało to z braku wiedzy. Natomiast teraz, im więcej mamy informacji odnośnie samego koronawirusa, tym więcej też mamy luzu. Minął już ponad rok. Trwania w okresie koronawirusowym, w związku z tym już ludzie wiedzą mniej więcej, jak z tym żyć, w jaki sposób funkcjonować i mają już coraz mniej lęku, coraz mniej strachu, w związku z tym i wydaje mi się, że już potrafimy na ten temat rozmawiać z większym luzem. No, a właśnie um, chciałam zapytać jeszcze o to, jak prognozujesz te najbliższe tygodnie czy też miesiące? Bo tak za nami jest majówka, yy, z jednej strony jest luzowanie obostrzeń, yy, i pytanie, czy my będziemy potrafili się, czy potrafimy cieszyć się tak na 100% tym, czy jednak mamy gdzieś tam z tyłu głowy, że no, ta sytuacja jest tak nie do końca pewna, że nie wiemy, co będzie jutro, a może z drugiej strony jeszcze będzie inaczej, że po prostu zachłyśniemy się tą, mówiąc w cudzysłowie, wolnością. No, yy, stuprocentowej radości na pewno nie będzie. Chociażby ze względu na to, że mamy cały czas ograniczenia i obostrzenia, musimy się tego trzymać. Natomiast, cóż, wydaje mi się, że i tak, i tak, ze względu na sytuację, która ma miejsce, ze względu na obostrzenia, to i tak, i tak gdzieś potrafimy tą radość złapać, wyłapać, potrafimy się cieszyć codziennością i jakoś dajemy, jakoś dajemy sobie z tym radę. A za czym najbardziej tęsknimy? Hmm. Za czym tęsknimy? Za chyba z, po prostu za zwykłą wolnością. Za, za tym, żeby móc swobodnie pójść do restauracji, bez maseczek, żeby można było pójść do kina, do teatru, do Filharmonii, żeby móc po prostu żyć, funkcjonować, żeby móc, móc, móc podróżować. Myślę, że za tym tęsknimy najbardziej, za wolnością po prostu. I chyba jest też taki trochę paradoks, że kiedyś, kiedy wychodziliśmy do knajpu, oczywiście spotykaliśmy się ze znajomymi, ale cały czas gdzieś tam kultowe były takie imprezy w domu, no bo zwykle wychodziło to, że tak powiem, trochę taniej, tak jednak. Natomiast teraz chyba już bez względu na cenę, po prostu chcemy się wyrwać, nieważne ile zapłacimy, po prostu chcemy wyjść z domu. Uh -huh. To jest prawda. Ja odpowiem może na przykładzie pacjentów, z którymi miałem kontakt, pacjentów, którzy byli chorzy na raka lub mieli depresję, lub też gdzieś tam pacjenci neurologiczni. Każdy z nich mi powiedział, że po trzech miesiącach mniej więcej siedzenia w domu, w chorobie, łapał ich stan depresyjny. Oniż musieli, potrzebowali wyjścia z domu, potrzebowali kontaktu z drugim człowiekiem. Mówi, nie, mówili, że po prostu nie da się. Siedzieć tak długo w domu samemu. A czy te relacje online, wszystkie komunikatory, czy one nie są w stanie jakoś nam w tym pomóc? Czy one są w stanie zastąpić takie normalne relacje? Na pewno nie. Nie jesteśmy w stanie zastąpić tego tą formą online. Potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem, fizycznego. Nie mówię o, o, o takim zbliżeniu, ale kontaktu takiego fizycznego, żeby móc zobaczyć reakcję, żeby móc się pośmiać. To już nawet. Powiedzmy, namiastka takiego y, kontaktu online wideo, to już jest coś, co nam to oddaje, ale to dalej nie jest to. To dalej nie jest to. Y, pamiętam nawet na swoim przykładzie w przypadku pierwszego lockdownu rok temu. Y, ze znajomymi y, robiliśmy imprezy właśnie urodzinowe na wideo poprzez kontakt poprzez, poprzez Online, brakowało tego. Ja pamiętam, że siedziałem sam w domu wtedy. I jakoś tak ym, bardzo zazdrościłem osobom, które też siedzą sami w domu, ale na przykład są w parze. Nie? Jest mąż z żoną, że oni jednak mimo wszystko są w dwójkę. No jest, to, jest to potrzebny kontakt fizyczny, kontakt taki ym, z, z drugim człowiekiem jest niezbędny dla nas, ludzi. A czy pandemia w jakiś sposób nas zmieniła? Hmm. Jakieś nasze przyzwyczajenie, nasze zachowanie, jakiś właśnie sposób radzenia sobie z trudnymi sytuacjami czy ze stresem? Myślę, że pandemia w ogóle nas zmieni. Na pewno będziemy bardziej przestrzegać zasady higieny, zasady zdrowego trybu życia. Wydaje mi się, że nas zmieni gdzieś, na pewno w psychice zostanie gdzieś tam jakiś ślad po tym, po tych lockdownach, po tych zamknięciach w domu, ale myślę, że jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. A czy w takim razie jakąś częścią naszego takiego codziennego życia będą właśnie te rozmowy zdalne, praca zdalna? Czy to będzie taka pozostałość, która już w jakimś stopniu no, stała się już częścią naszej egzystencji, która się w jakiś sposób sprawdziła, albo yy, no, przynajmniej daje nam namiastkę właśnie tego, że, że nie jesteśmy sami, czy że potrafimy sobie jakoś radzić w takich kryzysowych sytuacjach? To wszystko zależy od branży, to wszystko też zależy od człowieka. E, introwertyk będzie się cieszył z pracy zdalnej, jak najbardziej. Ekstrawertyk będzie umierał. <grym> po swojej branży widzę, że praca zdalna, praca online nie zdaje egzaminu. Pacjent potrzebuje jednak kontaktu fizycznego. Natomiast patrząc na to ekonomicznie, myślę, że wiele firm, które zostało zmuszonych do przejścia na zdalną pracę, myślę, że odkryje w tym jakiś sens. Sens oszczędzania czasu i oszczędzania pieniędzy na pewno. Oczywiście nie zawsze da się wszystko załatwić zdalnie, ale myślę, że część firm i część jakby metod pracy przejdzie, przejdzie na pracę zdalną. Wspomniałeś o swojej branży. znaczy, Jak wyglądały te spotkania, nazwijmy to, z pacjentami podczas lockdownu? Poprzez teleporady, czyli dzwonił pacjent, mówił o, mówił o danym problemie no i mm, odbywała się porada telefoniczna. W taki sposób. Bardzo dużym utrudnieniem była praca z młodzieżą, praca z dziećmi. No bo tutaj już ciężko z dzieckiem rozmawiać przez telefon. Także tutaj bardziej ta terapia opierała się na instruowaniu rodzica nie? i radzeniu rodzicowi, jak ma reagować w danym przypadku. Czy w tym szczególnym czasie zawód psychologa trochę się odrodził na nowo? No bo wydaje mi się, że jednak już nawet jeżeli kogoś nie dołowała pandemia sama w sobie, no to te problemy się gdzieś tam piętrzyły. Zawód psychologa mam wrażenie, że już ma swoje odrodzenie od kilku lat. Widzę to um, po, swoim, po, po jakby, um, na, na swoim doświadczeniu, po swoim doświadczeniu um, rozkwita ten zawód jest coraz większe zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o kwestie psychologa. W kwestii samej pandemii, w kwestii samego koronawirusa, nie widzę jeszcze bardzo dużego takiego, takiego zapotrzebowania, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną. Natomiast ogólnie biorąc w takim ogólnym rozrachunku tak. Psychologia ma, ma, ma swój rozkwit teraz. A czy w swoim doświadczeniu, jeżeli chodzi o Twoją pracę przez lata, zauważyłeś jakąś taką zależność, że pięć lat temu były inne problemy i dzisiaj no też te problemy są zupełnie inne? Na pewno trzeba zacząć od tego, że mm, ludzie coraz częściej sięgają po, pom po pomoc psychologa. To jest cieszące, yy, ponieważ mamy masę problemów, z którymi człowiek nie potrafi sobie poradzić i rzeczywiście pójście do psychologa jest rozwiązaniem na już, na teraz. Jeżeli chodzi o częstotliwość pojawiania się chorób psychicznych, to zauważam, że jest coraz więcej objawów depresyjnych, coraz więcej pacjentów z depresją i myślę, że tutaj jakby w tym kierunku idziemy, w tym kierunku dążymy. A z czego to wynika? Wydaje mi się, że na pewno ma na to wpływ sytuacja, która, która jest aktualnie, koronawirusowa. Wpływ na to też ma. Więcej stresu, więcej pracy, jakby to powiedzieć przyspieszony tryb życia, wszyscy mówią, że czas przyspieszył i to jest odczuwalne i to też odczuwa nasza psychika. I tutaj się pojawiają te stany depresyjne, jakby niemożność radzenia sobie ze stresem i to wszystko się nawarstwia i, i, i doprowadza do pojawiania się tych stanów depresyjnych. A jak psycholog sobie z tym wszystkim radzi? No bo każdego dnia spotykasz się jednak z problemami ludzkimi. Mm -hmm. No, psycholog musi nauczyć się y, oddzielać pracę od, od, życia, od życia prywatnego. Kiedy wracam z pracy do domu, nie mogę dalej być pracy. Muszę bardzo mocno się skupić na tym, żeby też odreagować psychicznie. I często jest też tak, że y, psycholog po pracy wraca do pracy, y, ponieważ znajomi, rodzina często jakby trafia do, do psychologa ze swoimi problemami. Podobnie jak lekarze, lekarze tak samo wracają do domu i zamiast już jakby rozpocząć swój prywatny żywot, to często gdzieś dostają zapytania z ich branży, z ich branży medycznej. Tutaj to trzeba odciąć. Kiedy już jesteśmy po pracy, no to musimy przejść do życia prywatnego, skupić się na sobie, skupić się na odreagowaniu, skupić się na relaksie. Yy, i ten czas poświęcić sobie. To w takim razie wszystkim życzymy, żeby potrafili oddzielić ten czas pracy od życia prywatnego i potrafili też skupić się na sobie, bo myślę, że do dzisiaj zwłaszcza jest bardzo potrzebne. Bardzo Ci dziękuję za, za wizytę w naszym studiu i za rozmowę. Moim pasywnym gościem był Rafał Druja, psycholog.